Hej, siemano, ja jestem Fisiel i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie o 5 największych failach na Twitchu. Poprzednia część bardzo się wam spodobała, z czego jestem oczywiście zadowolony i wdzięczny za wszystkie łapki i wyświetlenia. To, co zrobiliście pod poprzednim filmem, dało mi ogromnego kopa, aby zrobić drugi odcinek z tej serii, tak więc dziś wraz z Nexu przedstawimy wam kolejne 5 największych faili na Twitchu. Zapraszam do ocenienia filmu za pomocą łapki i zostawienia po sobie komentarza. Zapraszam do oglądania. Miejsce 5. X-Factor Gaming. X-Factor Gaming to streamer zajmujący się głównie grą Rocket League. Podczas pewnego streama grał on mecz 1-2, który był bardzo wyrównany. W ostatniej sekundzie streamer strzelił gola, który zapewnił mu zwycięstwo i... niezłą glebę. Gol wywołał taką euforię, że X-Factor przewrócił się razem z fotelem. Po jego słowach można być pewnym, że upadek był bolesny. Oh my god! Oh my god! Miejsce czwarte, Silent Sentry. Silent Sentry to zagraniczny streamer, posiadający na swym kanale Twitch liczbę ponad 116 tysięcy followerów. Swego czasu zainstalował on w swoim pokoju rurę do tańczenia. Służyć miała ona do witania nowych subskrybentów. Kiedy Silent Sentry chciał po raz pierwszy na niej zatańczyć, okazało się, że rura nie była zainstalowana wystarczająco mocno, co skończyło się dla niego bardzo boleśnie, zresztą sami zobaczcie. Miejsce trzecie, karta kredytowa. Pewien dość mało znany streamer Lola odszedł ze szkoły, aby na poważnie zająć się streamowaniem. Jak donoszą inni twórcy kontentu o grze League of Legends, streamer ten był bardzo słaby w tą grę i bardziej od skilla liczyły się dla niego skórki do postaci. Jego zamiłowanie natchnęło go do użycia karty kredytowej swojej mamy, aby zakupić sobie nowe skiny do Lola. Na zakupy wydał on ponad $400. Pewnego razu na streamie do pokoju chłopaka weszła mama, która dowiedziała się o wybryku jej syna. Zaczęła się kłótnia, która na zawsze zakończyła karierę tego streamera. You're done. How much do I owe? Are you gonna pay the $424? So what's my password to get into my account? Well, like it was before. Not going to be, because I'm gonna go change it. Okay. Because I'm done with you thinking you can continue to fuck me over. That's all you do, is fuck me over. Miejsce drugie, swatting na Finga. Swatting to dość znana sytuacja w USA, kiedy to do naszego domu wchodzą antyterroryści. Często akcje te są robione specjalnie różnym streamerom. Tak też było w przypadku na Finga, profesjonalnego gracza CSGO z drużyny Cloud9. Pewnego razu, podczas streamowania, usłyszał on jakieś dźwięki w swym domu. Wstał od komputera i wyszedł z pokoju. Po kilku sekundach do pokoju na Finga weszli antyterroryści i zaczęli przeszukiwać pomieszczenie. Po kilkunastu sekundach wyszli, zamykając drzwi. Streamera nie było przez kilka minut, następnie wrócił i powiedział, że ktoś nasłał na niego policję, ale wszystko skończyło się dobrze. Come on, mini? Where's the bomb? I'm holding mini peek. Bomb's down by T-Red. Daps is a ramp player and Lex plays what? He's locker. Locker and up secret. Locker and by T-Red. Luckily, okay, so someone called the police or something. It's all good. Got a good understanding with the police station now, so. Miejsce pierwsze, japoński streamer. Pewien nieznany japoński streamer na swoim strumieniu chciał zapalić zapałkę na zapalniczce olejowej. Coś jednak poszło nie tak i zapalniczka stanęła w ogniu. Mieszkaniec Japonii był w szoku i wyrzucił ją za siebie. Potem było tylko gorzej. Jego pokój pogrążał coraz to większy dym, a ogień się rozprzestrzeniał. Japończyk próbował gasić pożar wodą, co tylko pogorszyło sytuację. Podobno około 30% jego domu spłynęło, a ogień i dym spowodowały uszczerbek na zdrowiu streamerowi oraz jego rodzinie. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę, jeśli film ci się spodobał, oraz zasubskrybowania mojego kanału i kanału Nexa. Dziękuję za oglądanie i cześć!